Mała szkotka mówi do ojca. Tato, kupię łyżwy dla urodziny. Przecież latem nie jeździ się na łyżwach. To kup mi w zimie. Ale w zimie to ty nie masz urodzin. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Baba, gdzie są kobary zimą? Dokładnie nie wiadomo, ale przydałoby się, żeby były tam również latem. Zaczyna się Adwent. Dokładnie, zaczyna się Adwent i my postanowiliśmy z Dzieciandią się do niego przyłączyć. Zrobić taki Christmas vlog. Christmas vlog. Ale tak raz w tygodniu, bo codziennie nie jesteśmy w stanie. I postanowiliśmy się przyłączyć, szukaliśmy takiego motywu przewodniego i znaleźliśmy go. Mianowicie, w każdą niedzielę będzie specjalny odcinek naszego minicyklu, ale z uniwersum Dzieciandii wszystko się wiąże, ale tak naprawdę zobaczycie, że to jest zupełnie odrębny cykl tworzący pewną całość. I teraz motywem przewodnim, no ich będzie kilka, mam nadzieję, że je wyłapiecie i napiszecie do nas jakie, ale tym głównym to będą świece adwentowe. A pierwszą świecę zapalamy dzisiaj. Czyli świecę nadziei. Dzisiaj będziemy zadawać sobie pytania, bo jest zima, jest zimno. W Polsce spadł śnieg. Dzisiaj wujek Józek dzwonił do nas i pokazywał, ile śniegu napadało. Mówi, 30 centymetrów u niego na wiosce jest. Konie szaleją, psy szaleją. Także w Polsce jest zima. U nas kilka dni temu, przez pół godziny może, posypał śnieg i się roztopił? Posypał, to dużo powiedziane. On był w powietrzu, takie drobne, ale był. Udokumentowaliśmy to. Tak. Spadał. Także nie możemy powiedzieć, w tym roku mieliśmy zimę, mieliśmy śnieg w czwartek. Ale ostatnich kilka dni było naprawdę mroźno, minusowe temperatury, prawda, Haneczko? Tak. I co widziałyśmy, jak poszłyśmy do sklepu? Zamrożone pajęczyny. I wyglądała, jakby była wyhaftowana, albo jakby miała takie kryształki poprzyczepiane, tak? Do nici. Był bardzo białe. I stąd takie różne pytania nam się dzisiaj nasuwają. Ile nóg ma stonoga? Czy sowa to mądry ptak? Jak to ile nóg ma stonoga? No sto, bo no, ma sto noga. Stonoga to jest skorupiak, który ma wiele par odnóży krocznych. I liczba nóg stonogi zależy od liczby segmentów jej ciała. W pełni wyposażona dorosła stonoga może mieć od 15 do 177 par odnóży. No dobra, to widziałyśmy piękną pajęczynę, Haniu. Jak myślisz, co jedzą pająki w zimie? Plodozwoci wersiali. Ale idąc za tym tropem, co jedzą pająki? Siebie? Łapią. Całe lato, całą jesień i wiosnę polują. Tak. Robale sobie suszą? No to suszą sobie te robaczki, zawijają w sieć i potem się żywią. Czyli jedzą suszonki. A który ptak jest mądrzejszy? Sowa czy kruk? Kruk. Bardzo dobre. Kruki są bardzo mądre, a prawda jest taka, że sowy są bardzo głupiutkie. Ale sowy są symbolem świąt. Przewijają się przez opowiadania. A które zwierzęta są związane z tradycyjnymi pastorałkami świątecznymi? Pastorałki, czyli to są takie współczesne kolędy, śpiewane takie piosenki świąteczne. Lamb? No dobra, ale po polsku? Owca. I co jeszcze? Barany. Osły. I te wszystkie zwierzęta bardzo często pojawiają się w tradycyjnych scenkach pastorałkowych, ukazując pokój i spokój Bożego Narodzenia. A co tam u jeży? Hibernują jak te... A to przypominamy, bo był odcinek o jeżach specjalny i Hania zapamiętała, że hibernują. A z czego budują swoje przytulne i bezpieczne legowiska, które chronią je przed zimnem i drapieżnikami? Używają słomy, gałązki i nawet drobne papiery. A co z reniferami, misiami i pingwinami? No renifery to pracują dla świętego Mikołaja. Misie też. Pytanie. Dlaczego świnka jest symbolem szczęścia w niektórych krajach podczas świąt Bożego Narodzenia? Bo ma trąbę do góry. Nie, to słonik. Nie, ja nie Hania? Wiem. Świnka to dostatek. I szczęście.
Jakie zwierzęta są często przedstawiane w ozdobach choinkowych? Owce. Baranki i bydlątka, te cielaczki i tak dalej. Ptaszki, bażanty, sowy. Ty mi tu nie cmokaj na mnie. Dlaczego bubr jest aktywny podczas zimy? A ja nie wiedziałem, że on jest aktywny, myślałem, że śpi. Bubr jest aktywny podczas zimy dzięki umiejętności zjadania kory drzew, która jest wówczas dostępna oraz korzysta z podwodnych wejść do swojej kryjówki. Świetnie, czyli dlatego akurat w zimie nie śpi, bo w lecie robi co innego. Dlaczego białe zające są rzadziej widywane zimą? No jak na białe na śniegu zobaczysz? Chyba, że sikają. A to widać ten żółty śnieg w tym miejscu. Jakie zwierzęta zamieszkują pod lodem w zimie? Ryby. 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 A wiecie co, ja gdzieś czytałem całkiem niedawno, że ryby dają sobie radę w ten sposób, że korzystają z tego, że w lodzie są szczelinki i tam po prostu dzięki temu oddychają, bo chodzi o to, że tam tlen się jakoś dostaje do wody. Wybaczcie, ja nie mam pojęcia, jak to działa. Dlaczego orły zimą migrują na południe? Jedzenie, zimno, ciepło? Mogą latać? Nie wiem. Orły migrują na południe zimą, aby uniknąć braku dostępu do pożywienia na obszarach pokrytych śniegiem. To w przeciwieństwie do innych ptaków, które migrują. Jakie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę? Bears, hedgehogs, squirrels. Dobrze, a po polsku? Misie. Misie, niedźwiadki, jeże. I squirrels. Wiewiórki. A właśnie, wiecie, że wiewiórki też zrzucają futro? I zimowe dostają? A powiem wam coś ciekawego, że nie tylko te zwierzęta, które wymieniliście, gromadzą zapasy na zimę, ale również jelenie zbierają zapasy jedzenia, aby przetrwać okres zimowy, kiedy dostęp do pożywienia może być ograniczony. Na tym kończymy nasze śmieszne, mamy nadzieję, pogaduchy. I zapraszamy na... Bajkowisko! A ja przypominam, że jest to pierwszy odcinek minicyklu adwentowego, świątecznego, bożonarodzeniowego pod tytułem... Nadzieja! Zapraszamy! Zida wyciągnęła ręce ku górze i silnie rozciągnęła swe ciało. Spojrzała na Magdę i powiedziała krótko. Już czas, babciu, najpierw piernik. Uśmiechnęła się, jednocześnie mrugając okiem w stronę rudowłosej kobiety i zatopiła swe małe dziewczęce dłonie w mące. W świecie, gdzie opowiadanie było sztuką magiczną, nadchodził czas świąt. Wszyscy w szkole wytężali wyobraźnię, aby zbudować opowieści, które przyniosłyby nadzieję w tym magicznym okresie. Także kilkunastoletni chłopiec marzący o tym, by zostać w przyszłości najlepszym opowiadaczem. Był on uczniem szkoły, gdzie magia słów miała moc transformacji rzeczywistości. Jednakże pomimo talentu, który objawiał, nie zawsze potrafił przekroczyć granice własnej niepewności. W przeddzień pierwszego dnia świąt otrzymał zadanie od swego nauczyciela, podobne do zadań nałożonych na innych uczniów, by stworzyć opowieść, która przyniesie nadzieję wszystkim mieszkańcom szkoły. Czuł, że to będzie trudne zadanie, więc postanowił wyruszyć w podróż, aby znaleźć inspirację. Wędrując przez mglistą dolinę, w której kamienne runy oświetlały ścieżkę, zauważył, że w powietrzu unosi się magiczny zapach piernika. To był zapach, który przenikał przez świat, dodając mu wyjątkowego blasku w okresie przedświątecznym. Podążając za zapachem, chłopiec dotarł do magicznego lasu, gdzie drzewa rozmawiały, a stworzenia nocy wyplatały swe własne opowieści. Stanął i zasłuchał się. Z ciszy wyłonił się szept liści. Po chwili śpiew wietrzyka i szmer strumienia. Nie, wielu różnych strumieni. Poszukujesz nadziei, młody opowiadaczu? Usłyszał. Otworzył oczy i ujrzał parę najpiękniejszych kotów, jakie tylko mogły istnieć. Księżycowe koty! Pomyślał, nie zastanawiając się jednak nad tym, skąd to wie. Przecież nigdy o nich nie słyszał. Chłopiec w odpowiedzi twierdząco skinął głową. Nie jestem opowiadaczem. Jeszcze nie. Dodał słowami. Ależ jesteś! Kot z niebieskimi oczami potwierdził stanowczo. Chłopiec uśmiechnął się i opowiedział im o swoim zadaniu. A cóż w tym trudnego dla takiego opowiadacza jak ty? Zdziwiła się kotka.
Następnie zaś księżycowe koty wymyśliły magiczną podróż, w którą musiał się udać. A miała mu ona pokazać, że nadzieja może narodzić się nawet w najmroczniejszych zakątkach wieloświata. Chłopiec ruszył dalej i w czasie swej wędrówki napotkał również magiczne stworzenia, które opowiadały mu swoje historie. Były to chwile tęsknoty, ale także odrodzenia, zaś w samym sercu lasu natknął się na źródło zapachu piernika. Magiczne źródło, z którego wydobywała się esencja nadziei. Wówczas zrozumiał, że osiągnął cel swej podróży. Wrócił do szkoły pełen inspiracji, zdziwiony tym, iż w szkole upłynęło zaledwie kilka godzin, a jego podróż trwała przecież wiele długich dni. Opowiedział swoją magiczną historię o nadziei, wplatając w nią wszystkie wspomnienia z podróży, a podczas świątecznego obrzędu zapalił symboliczną świecę nadziei. Wraz z nią rozświetliła się cała sala. Była to chwila, w której magia słów przemieniała się w rzeczywisty blask nadziei dla wszystkich, którzy tego wieczoru zasiedli przy świątecznym stole. Chłopiec zrozumiał, że czasem najcenniejszą nadzieją jest ta, którą sami potrafimy stworzyć. I od tej pory zarówno on, jak i wszyscy inni uczestniczący w tej świątecznej uczcie gotowi byli na kolejne magiczne przygody, jakie niesie za sobą i świąteczny czas, i zwykłe troski dnia codziennego. Nadzieja wypełniała serca wszystkich jeszcze przez długie godziny, aż wszyscy udali się na spoczynek. Następnego dnia, po tym jak chłopiec zdecydował się podzielić swoją opowieścią z innymi uczniami, wszyscy wspólnie postanowili, że każdy z nich stworzy własną historię nadziei, aby wypełnić świat magią optymizmu. Rozpoczęła się gorączkowa praca w szkole opowiadaczy. Każde dziecko wytężało swoją wyobraźnię, snując magiczne historie, które miały dotknąć serca każdego mieszkańca w każdym świecie. Wszyscy czuli, że nadchodzi coś wyjątkowego, coś, co sprawi, że te święta będą niezapomniane. Chłopiec pomagał innym, dzieląc się swoimi doświadczeniami z podróży do magicznego lasu. A gdy nadszedł wieczór, cała społeczność szkolna zebrała się na głównym placu, oczekując na rozpoczęcie magicznego obrzędu. Śnieg pruszył i pruszył, a światło odbijało się od niego. A zebrani, trzymając w sercu swe magiczne opowieści, patrzyli na znicze, które już płonęły na drzewach i latarniach. Na scenie pojawił się dyrektor szkoły. Uśmiechając się do zgromadzonej dziatwy, wyraził dumę z kreatywności i wysiłku, jakie włożyli uczniowie w tworzenie swoich opowieści. Potem poprosił wybranych uczniów, aby podzielili się nimi z innymi. A te popłynęły wprost z ust i serc młodych opowiadaczy. W miarę jak opowiadali, cała scena zaczynała się zmieniać. Mgła unosiła się wokół, kamienne runy świeciły jasnym blaskiem, a zapach piernika unosił się w powietrzu. Wszyscy patrzyli na siebie z uśmiechem, czując, jak magia słów przemienia ich rzeczywistość. Gdy ostatni uczeń dokończył swoją opowieść, wszyscy zebrani spontanicznie zaczęli opowiadać swoje historie nadziei jednocześnie. Cały plac ożył magią słów, a światło zniczy na drzewach przybrało intensywny blask. Nagle na niebie pojawił się jasny błysk gwiazdy. To był znak, że magia opowieści dotarła do samego serca świata drzewa. Wszyscy patrzyli w górę z oczyma pełnymi zdumienia i radości. Mistrz słów podziękował wszystkim za ich wspaniałe opowieści, które sprawiły, że święta stały się wyjątkowe. A wszystkie stworzenia, napełnione magią nadziei, świętowały razem, tańcząc i śpiewając pod gwiaździstym niebem. Chłopiec, patrząc na to wszystko, zrozumiał, że magia opowieści może naprawdę zmieniać świat. Każdy ma w sobie potencjał, aby stworzyć coś pięknego i inspirującego. W dniach po magicznych świętach chłopiec kontynuował swoją naukę w szkole opowiadaczy. Miał teraz pewność siebie, zdając sobie sprawę, że magia słów ma ogromną moc. I wraz z przyjaciółmi stworzył opowieści przez cały rok, nie tylko podczas świątecznego czasu. Zaś jednego dnia, gdy słońce grzało kamienne ulice miasta, młody opowiadacz otrzymał zaproszenie od księżycowych kotów, które chciały podziękować mu za wprowadzenie magii nadziei do tego świata.
Razem z przyjaciółmi wyruszył więc w podróż do magicznego lasu, gdzie spotkali księżycowe koty. Wasze opowieści sprawiły, że świat stał się jeszcze piękniejszy, powiedział kot o błękitnych oczach. I nadszedł czas, abyście odkryli kolejny wymiar magii słów, dodała kotka. Tak rozpoczęła się nowa podróż, tym razem jeszcze bardziej ekscytująca. Chłopiec i jego przyjaciele odkrywali tajemnice magicznego lasu, rozmawiając z drzewami, stworzeniami nocy i innymi istotami, które kryły się w cieniu. A każde spotkanie było nową lekcją o sile opowiadania. W miarę jednak jak podróżowali przez las, zauważali, że niektóre miejsca były pochłonięte przez mroczne moce. Drzewa traciły swój blask, a strumienie milkły. To były zakątki, gdzie nadzieja zaczęła blaknąć. Młodzi opowiadacze postanowili działać. Wspólnie stworzyli opowieści, które miały przywrócić światło i nadzieję do tych zaniedbanych miejsc. Każda historia była jak zaklęcie, które miało odstraszyć mroczne siły. Podczas jednego z wieczorów, gdy księżyc rozświetlał opuszczone ruiny, chłopiec stworzył opowieść o tajemniczym rycerzu, który pokonał cienie i przywrócił światu kolor. Jego słowa były jak magiczne rytuały, a wraz z zakończeniem opowieści drzewa zaczęły promienieć, a strumienie szeptały melodyjnie. Z każdym dniem coraz więcej miejsc odzyskiwało swoją magiczną moc dzięki opowieściom. Chłopiec i jego przyjaciele zrozumieli, że magia słów może być nie tylko źródłem nadziei, ale także siłą naprawczą dla zaniedbanych serc i miejsc. A gdy wreszcie wrócili do szkoły, zostali przyjęci z radością. Nauczyciele cieszyli się, widząc, jak ich wysiłki przyniosły owoce. Słuchali opowieści z podróży, a magiczne światła nadal płonęły na drzewach, świecąc jasnym blaskiem przez cały rok. Chłopiec stał się bohaterem, ale dla niego prawdziwą nagrodą była świadomość, że magia słów może naprawdę zmieniać świat na lepsze. Postanowił, że będzie kontynuować swoją misję opowiadacza, przynosząc nadzieję tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W miarę jak kolejne lata przemijały, chłopiec wyrósł na utalentowanego i szanowanego opowiadacza. Jego opowieści ożywiały serca ludzi, przywracając wiarę w piękno i dobro. Świat, który kiedyś był podzielony, zaczął jednoczyć pod wpływem magii opowieści. Na kolejne święta chłopiec stanął ponownie na scenie, aby podzielić się swoją najnowszą opowieścią. Tym razem jednak nie był sam. Jego przyjaciele, zainspirowani jego przykładem, również mieli swoje opowieści do opowiedzenia. Cała społeczność magicznego świata świętowała, a światło nadziei płonęło jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Chłopiec uśmiechał się, patrząc na swoją szkołę opowiadaczy, która stała się miejscem, gdzie magia słów kwitła przez cały rok. I tak w magii świąt i opowieści chłopiec i jego przyjaciele kontynuowali swoją niezwykłą podróż, pozostawiając ślad światła nadziei w każdym zakątku każdego z istniejących światów. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syfskich. Koniec! To wszystko, pa!